Okej, okay, dobra. Startujemy z kolejnym live'em Pierwszy Raz z Szamanem. Dzisiaj ze mną Maria Kobryń, radca prawdy. Cześć Marysiu! Cześć, hał, szamanie! Patrz, może piątkę przybijać, zobacz. Uwaga, i drugą, cia! Tak? To nie, mam odwrócony ekran. Jesteśmy po nie tej stronie, to trzeba, no ale nic, dobra. Ja jestem po dobrej stronie. Ty jesteś po dobrej stronie. Kurde, widzisz, trzeba, ale zmontujemy to, naprawdę będzie dobrze. Będzie wszystko tak, jak okay. Wszystko należy. Dzięki wam, wszystko jest ok, słychać, więc swobodnie możemy ruszać. Maria, może na początek byś powiedziała kilka słów o sobie. Marysia jest radcą prawnym i tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiadomo, czy odpowie na wszystkie pytania, a jeżeli pewnie będzie odpowiadać, to będzie zaczynać od słów "to zależy". Czy tak na co dzień mają prawnicy i radcy prawni? I to wcale nie jest dlatego, że nam się nie chce komuś odpowiadać, tylko dlatego, że naprawdę wiele rzeczy zależy od wielu innych rzeczy, więc często pytania wydające się z pozoru łatwe, odpowiedź na nie nie jest wcale taka prosta. Natomiast czym ja się zajmuję, no to tak jak mnie pięknie przedstawiłeś, jestem radcą prawnym, mam kancelarię w Warszawie, pomagamy tu głównie przedsiębiorcom w różnych ich zmaganiach w biznesie, bo takie jest nasze tutaj, taka jest nasza rola, żeby wspomagać biznes przedsiębiorców i im pomagać w tej całej drodze. I tak czasami w zależności od roli, jaką przyjmujemy, czasami jesteśmy takim spychaczem albo takim rozpychaczem, czyli torujemy ludziom drogę we właściwą stronę. Czasami musimy chodzić z parasolem i nad tym naszym klientem, żeby tam na niego jakieś nieszczęście nie spadło, a czasami po prostu musimy się z grzecznych takich kotków zrobić wielkie tygrysice i iść tam walczyć za klienta. To jakoś nie wyobrażam sobie ciebie w roli tygrysicy, ale to może być ciekawe. Nie, czekaj, co miałam być? Kowbojką? Nie. Nie, ty miałaś być strażnikiem Teksasu, występować, wiesz, jako... Strażnikiem Teksasu. Tak, jako prawnik w kapeluszu strażnika Teksasu z gwiazdką i tak dalej. Także to tak miało wyglądać. No tak, ja miałam strzelać, wiesz. Powiem tak, ja mam to szczęście, że zatrudniam mądrzejszych od siebie. W związku z tym ze mną pracują same fantastyczne osoby i to one... takich grzecznych kotków robią się tygrysice, a ja to tylko sprzątam. Okej, okay. Dawid dodał tylko do twojego przedstawienia, że jesteś mężatką i nie masz 18 lat, chociaż wyglądasz. Bardzo ci dziękuję. To miłe. Tak, właśnie z twojego młodego wyglądu nie wynika, że jesteś radcą prawnym, a już tym bardziej, że jesteś jakąś ostrą tygrysicą, o której przed chwilą mówiłaś. No widzisz, bo pozory mylą. I dlatego się takich prawników jak ja zatrudnia i wysyła. No ale to poczekaj, poczekaj. Spotkania. To potrafisz wpadać, wiesz, na rozprawę, a wiesz, piana w ustach i jedziesz? Nie. Nie, ja po pierwsze jestem prawnikiem nieprocesowym. Aha, okej. Tym, który raczej się w sądzie nie udziela. Tam są, mamy, że tak powiem, tutaj osoby dedykowane do takich zadań. Natomiast ja nie lubię się kłócić. Ja okay. Lubię wygrywać, w związku z tym robię takie rzeczy, zanim dojdziemy do sądu. To jest głównie przy negocjacjach, czy jakichś tam sporów, bo też można takie rzeczy, zanim do sądu człowiek pójdzie, może rozwiązać spór polubownie, więc ja wtedy przedstawiam bardzo ładnie i dosadnie do argumenty, których się odrzucić nie da. I w takiej sytuacji, no widzisz, być może właśnie jest tak, że dużo osób sobie myśli, a taka blondyneczka mała, co ona tutaj może, tak? Ale pozory mylą. Pozory mylą. Czy to jest? W najmniej odpowiednim momencie ja wtedy swoje pazurki pokazuję i mówię, o! Zgniecione. No, sorry. Okej, powiedz mi, czy to jest twoja tajna broń? Taka ta drobna blondyneczka, wiesz, taka słodziutka i ty nagle... tak, używam jej czasem. Nie, ale... Macie nikomu nie mówić, tak? Nie, jasne, to cicho. To jest moja tajemnica. Live jest ściśle tajny, nikt tego więcej nie będzie widział, także spokojnie. Dobra, Marysiu, no... Słuchaj, no mieliśmy mówić o prawie, bo zaczęliśmy o tygrysach, a miało być o prawie, nie o lewie. Nie? No,
No nie, nie, musi być o prawie. Także słuchaj, co możemy powiedzieć naszym widzom na antenie, co może ich dotyczyć a propos samego prawa, a później przejdziemy do bardziej pytań w stylu, jak możemy wykorzystywać lub na co możemy się narazić podczas robienia kampanii marketingowych, na przykład złe wykorzystanie jakichś zdjęć, grafik, prawa autorskie i tak dalej. Myślę, że na pewno pojawi się wiele pytań z tym związanych, bo jest to cały czas strasznie kontrowersyjny temat i też delikatnie myślę, że będziemy mogli zahaczyć o temat RODO gdzieś tam pod koniec. Ale myślę, że temat RODO jest tak obszerny, że pewnie będzie trzeba zrobić odrębnego live'a. Odrębnego live'a, ja bym, tak. Ja już nawet samo prawo autorskie, które was jako marketerów dotyka i to chyba na co dzień w pracy jest bardzo obszerne, więc myślę, że musielibyśmy tutaj siedzieć co najmniej do rana, żebym mogła jakieś chociaż podstawy wytłumaczyć. Ja mam. Ale inni chyba nie mają. Ja mam czas. Chyba nie mają. Live się. W każdym razie, zanim zacznę, że tak powiem, to co chciałabym wam opowiedzieć o prawie waszej pracy, chciałabym najpierw was zapytać, żebyście w komentarzach napisali, czym się zajmujecie na co dzień. To jest dla mnie bardzo istotna rzecz. Okej, okay, jak będziecie się zajmujecie? Jak będziecie zadawać pytania konkretne dla Marysi, to dobrze będzie, jak napiszecie, czym się zajmujecie, żebyśmy nie musieli ponawiać pytania, to w tym momencie pójdzie szybciej i sprawniej. Dobra, Maria, no to tak może ogólnie zaczniemy. O co chodzi z tymi całymi prawami autorskimi? Po co to w ogóle jest? No słuchaj, po co to jest? Po co to jest? Po to jest, żeby chronić to, co zrobiłeś. Bo utwór jest dość takim dziwnym, dziwną definicją w prawie autorskim. Dziwną, dlatego że taką z jednej strony dość plastyczną, z drugiej strony dość ograniczoną. I taką, to jest właśnie, właściwie utwór to jest definicja, którą ty i wszyscy, którzy się zajmują czy grafikami, pisaniem tekstów, właśnie kampaniami marketingowymi, osoby, które są bardzo kreatywne, które w swojej pracy wykorzystują swoje talenty, na przykład do rysowania, pisania, nie wiem, mówienia. Nawet to, co my teraz robimy, ta cała rozmowa, to też jest utwór. To też jest utwór. Czyli tworzymy utwór w tej chwili, tak? Tak, my teraz sobie gramy tutaj utwór. Mhm. Tworzymy coś pięknego, wyjątkowego, oryginalnego, okay. Które na dodatek jest w jakiś sposób zapisane. No właśnie, zapisane. No, to ja mam takie pytanie. Skoro już występujesz u mnie na live'ie, czy ja, kurde, a ja nie wziąłem. To nie herbatka. Dobra, w środku tam wiem, co jest, na 100%. Ach, miałem nie mówić. Dobra, to okej, okay, tego nie było. To się wytnie teraz, takie wiesz, grafikę będziemy jak wstawić, także okej. Okay. No właśnie, spotkaliśmy się teraz na live, nagrywamy utwór, tak, tworzymy utwór i czy ty, skoro zgodziłaś się uczestniczyć w tym live, skoro jesteś po drugiej stronie kamery, czy ja następnie muszę cię prosić do wykorzystywania tego utworu na przykład na swoim YouTubie, czy korzystania z tego na swoim fanpage'u? Tak, powinieneś. Aha, czyli powinieneś. Muszę... Ach, tak. Ja coś tak, czuję, ja czekam. Coś czuję, że rozprawa przede mną. Nie, ja czekam grzecznie, aż wpłynie wniosek, podanie o to, czy mógłbyś łaskawie i czy ja bym mogła również wyrazić zgodę na to, żebyś tutaj nasz wspólny, bo tak samo jak i ty nie możesz tego, że tak powiem, bez mojej zgody wrzucić na YouTube'a, ja tak samo nie mogę tego zrobić z tobą, bo to, co ty robisz, czyli nagrywanie, zadawanie mi pytań, to też jest działalność twórcza. Okay. W związku z tym my tutaj teraz wspólnie tworzymy, jesteśmy współautorami tego utworu. W związku z tym ja mam do ciebie takie same, że tak powiem, wnioski i ci wyślę wniosek o zgodę, ale tak to, naprawdę... To wyślij mi, to już będę miał gotowy. Dobrze. Ale tak, powinieneś ode mnie taką zgodę uzyskać i to nie tylko tutaj, na zasadzie tak, Bartoszu, możesz. Nie? To powinno być na piśmie. Prawa autorskie, żeby były skutecznie przeniesione, muszą być na piśmie. A jeżeli także... teraz ja bym cię poprosił na nagraniu, które będzie, wiesz, jest twoja twarz, widać, że mimika ust będzie taka, jak będziesz wymawiała słowa, więc tak naprawdę trudne jest to do sfałszowania, czyli jeżeli ja cię poproszę o to, żebyś ty teraz powiedziała, zgadzam się na wykorzystywanie mojej facjaty i tak dalej, to czy to też jest zgodne z prawem?
Ja bym tu się jednak kłóciła. Mamy to zapisane. No, ale to jednak nie jest kawałek papieru, dlatego że o co chodzi? Po co jest właściwie ten kawałek papieru, na którym jest napisane, że Maria Kobryń wyraża zgodę na wykorzystywanie w danym zakresie tegoż to utworu? Po to, że jak ty, Bartoszu, będziesz chciał potem, nie wiem, na przykład stwierdzisz, że ty już nie chcesz mieszkać w Polsce, zapewne będziesz chciał wyjechać do Tajlandii, gdzieś sobie fajnie w jakimś miejscu pomieszkać. Do twojego hotelu. Cicho, tak? Więc jak będziesz nagle chciał zmienić, o właśnie, zatrudnię cię w moim hotelu i będziesz tam menedżerem. Sprzedał. Masz pomysł, dobrze. Będziesz czyścicielem basenu, okej? Okay? Kuźwa, ale fajnie, no. To ja awansowałem, okej, okay, no, czyściciel basenu. Okej, okay, będziesz czyścicielem basenu i powiesz, dobra, ja już dziękuję za ten cały biznes, mi się już te szamanienie znudziło. A mogę być szamanem basenu? A możesz być, ona może być. Okej, okay, ze szamanem basenu. Tak. No więc teraz sobie wyobraź taką sytuację, że mówisz, kurczę, dobrze, żeby, bo tam pewnie Maria to mi nie będzie za dużo płaciła za czyszczenie tego basenu. Muszę mieć skądś pieniądze, nie? O, pomyślałeś, dobra, skoro ja już nie chcę się bawić w to szamanienie, to ja sprzedam teraz komuś ten mój cały biznes. Okej. Okay. No i żeby wycenić ten twój cały biznes, no to będziesz tam różne składniki ładował. Strona internetowa, logo, marka, tajemnice przedsiębiorstwa. A hasztagi cię można wyceniać? Myślę, że można. To też jest utwór w jakiś sposób, tak? A na pewno chronione prawem, że nie można sobie tak po prostu komuś coś wziąć. Ja teraz powiem, to ja teraz jestem tutaj szamanka Marysia i tu teraz będę się podszywać pod ciebie i będę robić to, co chcę. No nie, to też jest cała twoja wartość twojego przedsiębiorstwa. No więc teraz, jak chcesz, będziesz chciał to sprzedać twojej wspólniczce na przykład, tak? No to ona cię poprosi. No dobrze, no to teraz, żebyś ty mi to wszystko dał, łącznie z tym kanałem YouTube, z tymi wszystkimi filmami, żebym ja miała prawo do korzystania z tego i na przykład, nie wiem, może kiedyś wydacie coś na bazie tych live'ów albo, nie wiem, to posłuży do jakiejś inspiracji albo zrobicie jakiś teledysk z tego i tak dalej, no więc jak przekazujesz komuś prawa autorskie, no więc no co teraz powiesz, a wiesz co, moja kochana wspólniczko, bo Marysia to się kiedyś tam zgodziła, także to możesz to zrobić, nie? Możesz to zrobić. A ja potem któregoś dnia sobie otworzę internet i popatrzę, ty, czekaj, Balango to już nie jest Bartosz Langa, tylko, nie wiem, Misia Patysia, tak? Okay. Dlaczego ona tego używa? Gdzie ja jej tego nie pozwoliłam? To powiedziałam, Bartosz Langa, ja tobie pozwalam. Nie? Rozumiesz? Więc potem ona wyciąga papierek i mówi, tu, ponieważ ty się zgodziłaś, prawda, tutaj Bartosz Langa, tam nie wiem, Balango spółka z o, ty się zgodziłaś na to, że Balango spółka z o może to wykorzystywać, a ja teraz jestem właścicielem Balango spółka z o. Sorry, Gregory, mogę to zrobić, nie? Więc dlatego tak ważne jest spisywanie wszystkiego na papier, bo wtedy nie ma wątpliwości. Druga rzecz w ogóle, która jest bardzo istotna, oprócz tego, co my na tym papierku napiszemy, bo tak, z jednej strony, teraz wyobraź sobie, że ja na przykład poprosisz mnie o to, żeby, wiesz co Marysiu, jak będziemy robić kolejnego live'a, to bym chciał, żebyś ty nagrała taki filmik sama ze sobą z telefonu, zapowiadający nasz wspólny film, czy tam nasze wspólne nagranie i mi to prześlij, ja to wrzucę na swojego face'a, na swój fanpage. Mm-hmm. No więc ja to zrobię. No właśnie, a my już coś takiego kiedyś zrobiliśmy, ty mi coś nagrałaś kiedyś, rok temu. Pamiętasz? Tak. No. Okej. Okay. A miałem tego nie mówić, a. Nie, dobra. Pamiętasz, prosiłem cię o... Nie, słuchajcie, zaraz przerwę tego live'a, bo wszystkie moje tajemnice tutaj. Wszystko powiem, wszystko. Nie, już ci powiem, o co chodzi. Po wykładach nagrywałaś polecenie. Tak. No właśnie, no i co? I ja ciebie też muszę prosić o to na piśmie, żebym mógł z tego korzystać? Wiesz co, generalnie powinieneś, bo dzisiaj my mamy relację super. Mhm. My mamy relację super i ja mówię, że Bartosz Langa jest super. Ale któregoś razu może się tak zdarzyć, że już na przykład Balango, no to właśnie nie będzie Bartosz Langa. Coś czuję, że nie będzie mnie stać po tym live'ie już na nic. Nie, to nie o to chodzi, bo wiesz, co innego jest
Aczkolwiek to też, ja powiem szczerze, mamy strasznie dużo takich spraw, gdzie na przykład, nie wiem, ktoś do mnie pisze i mówi, pisze z problemem, że no tutaj on wprawdzie ma jakieś logo, ale to mu zrobił jakiś kuzyn i on teraz to logo wykorzystuje gdzieś tam w jakiejś firmie i teraz ta firma chce, żeby było wszystko po Bożemu, w związku z tym, czy on teraz od swojego kuzyna to musi brać zgodę, czy nie, jak to powinno wyglądać, może jakieś oświadczenie, może jakaś umowa, może to, może tamto. No i właśnie wtedy się zaczynają problemy, więc z jednej strony to jest fajne, no bo ja ci to robię ci przysługę, tak? Ja ci robię przysługę, ty sobie myślisz, a co to tam jest, nagrała krótki film, co, nic wielkiego. Ale naprawdę, potem jak coś nabiera wartości, nagle ludziom się tam zapala taka lampka z tyłu i tak, kochany, ja mógłbym teraz na tym zarobić, to ja tam napiszę do Bartosza. Bartosz, jak chcesz to wykorzystywać, to rozumiesz, musimy się dogadać, nie? Albo niestety czasami ludzie jak się pokłócą, no to tam jeden z drugim sobie pozwy wysyłają właśnie o naruszenie i praw autorskich, dóbr osobistych, także cudawianki się dzieją. Więc wszystko jest fajnie, dopóki się nie zrobi źle. A to, co my prawnicy powtarzamy zawsze, umowy wszystkie piszemy na jakie czasy? Na złe czasy, tak, to pamiętam z podstawówki, tak, to akurat. Dokładnie, tak. A nie na dobre czasy, więc dopóki jest fajnie, a potem się zaczynają się schody. I powiem szczerze, z jednej strony, ja to rozumiem, że ciężko jest od znajomego wziąć kawałek papieru, no bo tak jakoś głupio, bo to, bo tamto. Nie, znajomy, a jutro może się okazać... Nie ma czegoś takiego jak głupio, nawet od znajomego. Ja powiem szczerze, uwielbiam oglądać, przeglądać sobie fora internetowe czy grupy na Facebooku, gdzie ludzie na przykład piszą: kochani, mam biznes, tam nie wiem, kosmetyczny i szukam jakiejś oryginalnej nazwy, może moglibyście mi podrzucić jakąś fajną nazwę. Nie? Mhm. I tam ludzie zaczynają wymyślać, piszą, o dzięki wielkie, nie? Bo jakaś tam się nazwa komuś spodobała. I potem ten ktoś tę nazwę wykorzystuje. Jest utwór? Jest. Jest nazwa, było to zapisane, ktoś to wymyślił, było twórcze, da się odróżnić od jakichś tam innych utworów podobnych nazw, da się, tak? Więc... I co, mogę, potem się, mogę tak, za rok się zgłosić po to, tak? No możesz, twoje. Jest zapis, w sensie utrwalone w internecie? No jest. Więc to są tego typu rzeczy, więc ewentualnie jak już ktoś coś takiego robi, jakieś konkursy i tak dalej, to okej, ja rozumiem. No dobra, to jest dokładnie to samo, jak gdybyś mi teraz wyraziła zgodę na wideo, na korzystanie z tego nagrania. To też jest zapisane w internecie. To jest zapisane w internecie, ale jeszcze zapomniałaś o jednej rzeczy. Mhm. Oprócz tego, że ja powiem sakramentalne tak, Bartoszu. Tak. Ojej. Możesz. To zawsze mogę. Jeszcze. Jeszcze po pierwsze, ze mną na, jak już bardzo tak chcesz na to wideo, aczkolwiek wersja, forma pisemna to forma ma pisemna. I jest wprost napisane. Forma pisemna, czyli niestety kartka papieru. Tak? I podpisana. Więc dlatego mówię, taka forma, nazwijmy to elektroniczno-dźwiękowo-obrazowa, niekoniecznie będzie spełniała te wymogi. Być może kiedyś nasze prawo autorskie, w sensie przepisy, nadgonią to, aczkolwiek teraz najbezpieczniejszą formą jest po prostu kawałek kartki papieru i podpisy. No, nie, poczekaj. No to ja mam teraz takie pytanie, pani prawnik, pani Kobryń. To pani mecenas by mnie sądziła o to, że nie wyraziła zgody na udostępnianie wideo, skoro ja bym poszedł do sądu z wideo, na którym ty wyrażasz zgodę? Hej. No hej. I ty byś powiedziała, a wiecie co, to jest nieprawda, ja tego nie mówiłam, to nie byłam ja. Nie, to nie o to chodzi, bo to jest tylko kwestia dowodowa. Tak? To jest kwestia dowodowa, natomiast istotny jest papier, bo przepis tak mówi wprost. Nie, serio, naprawdę? Tak. Ja... Tak. I to nie jest koniec, bo teraz pytanie, czy jak ktoś mi, czy jak ja ci napiszę Bartoszu Lango i zgadzam się, żebyś używał wideo. No to już dostanę takiego maila zaraz, no. To wystarczy, myślisz?
Myślisz, że wystarczy? No myślę, że nie. No myślę, że nie. Po pierwsze, pierwsza najważniejsza rzecz. Są trzy fundamentalne rzeczy przy przeniesieniu praw autorskich. Pierwsza to jest, każdy już zapamiętał, forma pisemna. Druga rzecz to jest określenie, co to za utwór jest. Bo samo wideo nie mówi nic. Nagranie jakieś tam nie mówi nic. Trzeba bardzo dobrze sprecyzować. Nagranie nagrane wtedy i wtedy na temat taki. Im bardziej doprecyzujesz utwór, tym lepiej. Nie ma wątpliwości, o jaki utwór chodziło. Bo teraz, jak ja napiszę tobie tak ogólnie, po prostu, że przenoszę ci prawa autorskie, majątkowe do utworu wideo, no to tobie to nic nie będzie mówiło. I ty nie będziesz wiedział właściwie, który to jest utwór. Więc druga rzecz jest właśnie bardzo ważna, tak jak przy logotypie, co konkretnie jest tym utworem. I trzecia rzecz. Coś, czego ludzie najczęściej nie rozumieją i troszkę się boją, bo to tak brzmi dziwnie. Pola eksploatacji. Mhm. Czyli pola eksploatacji. Dokładnie. Tam, gdzie możesz i jak możesz używać dany utwór. I do czego możesz używać dany utwór. Bo co możesz zrobić teraz z tym wideo, które ja ci przysłałam rok temu? Możesz mi tam na przykład coś wyciąć, nie? Dzień dobry, Maria Kobryń, radca prawny, który jest przyswajalny dla innych ale przede wszystkim chciałam powiedzieć, idealną osobą jest Bartosz Langa, którego z chęcią w praktyce serdecznie rekomenduję. W sensie jakąś... Żadnych nerek. Nerek nie wycinamy. No okej, okay, dzięki. Dzięki, potrzebne mi są. Bardzo bym cię prosiła, żebyś mi nerek nie wycinał. Spoko, zostawimy. Ale przede wszystkim, gdzie mogę tego używać, nie? Czyli na przykład... że możesz tego używać właśnie w internecie, gdzieś na jakichś pokazach, w telewizji, możesz użyć na przykład mojego głosu do audycji radiowych, bo na przykład ktoś kiedyś będzie z tobą robił wywiad w radio i ty powiesz, a bo ja mam takich kilka wideo, na których ludzie mnie polecali jako specjalistę, to ja może wam dam, to wy sobie tą ścieżkę dźwiękową zgracie i to wykorzystacie. No i okay. Jak ty tego nie określisz zawczasu ze mną, że ja się na to zgadzam, no to kiszka. Okay. No to kiszka, tak? Kolejna rzecz jest taka, co możesz dalej z tym wideo zrobić? Bo my tam teraz masz takie możliwości, że mi tam jakieś uszka dolepisz, oczka, nie wiem, okularki, wąsiki, nie wiem, pikietki będę miała jakieś. Znasz mnie, to nie będzie tak delikatne. Ja wiem, to będzie tylko ten kapelusz. No. Więc jak będziesz cokolwiek robił z tym wideo, nie wiem, zmienisz nagle z kolorowego na sepię i tak dalej, jakiekolwiek ingerencje, to też powinno być określone. Czyli ty od kogoś biorąc zgodę na coś, musisz naprawdę zawczasu pomyśleć, co ty właściwie możesz z tym robić. Ja wiem, to jest straszne. To jest straszne. To jest straszne. Masakra. Natomiast są pewne przykłady właśnie w ustawie prawa autorskie, tych pól eksploatacji, z których ludzie często korzystają. Po prostu kopiują, trochę momentami bezmyślnie, bo nawet jak ich to nie dotyczy, to po prostu kopiują, bo nie rozumieją, co tam jest napisane. I ja się wcale nie dziwię, bo prawo autorskie nie jest proste. To jest okropnie skomplikowana dziedzina prawa, dosłownie czasami na granicy. Pewne rzeczy naprawdę zależą od. I to nie jest jakiś tam nasz wymysł, naprawdę prawniku, że my nie chcemy wam powiedzieć, wiesz, ale nie powiesz. No nie powiem, bo muszę się zastanowić, bo to zależy od tego, jaki był stan faktyczny, a od tego, od tamtego, od siamtego, więc dlatego to zależy. Więc prawo autorskie jest taką z jednej strony super dziedziną, bo ciebie jako twórcę super chroni, bo chroni cię z domniemania. Co to oznacza? To znaczy, że jak ja na przykład mam tu teraz notatki swoje, nie czytać proszę, ale tu są moje notatki i załóżmy, i to jest mój utwór, no, ale załóżmy, że to jest jakiś wierszyk, tak? Więc to, że ja tu nie napisałam na przykład pod spodem wszelkie prawa zastrzeżone albo prawa autorskie należą do mecenas Marii Kobryń albo tam cokolwiek innego, to nie oznacza, że ty sobie po prostu to możesz wziąć, wyrwać tą kartkę i skreślić tam moje nazwisko i swoje napisać. No a wtedy jak mi udowodnisz, że to było twoje, jak ja ci tam kartkę ukradnę? No, będę musiała udowodnić, że tą kartkę ukradłeś i że to pismo jest twoje, a nie moje. No to przepiszę.
No, a ja na przykład nie wiem. Pozwałabym cię do sądu, bym ci kazała, nawet byś nie wiedział, ale bym ci kazała zarecytować ten wierszyk. A, okej, okay, dobra. No także są sposoby na to, żeby udowodnić komuś, że ktoś tego nie zrobił lub zrobił, albo jest autorem. Aczkolwiek często coś, co jest w sumie najciężej do udowodnienia, to są właśnie takie utwory zbiorcze. Czyli ktoś trochę coś porobił, tak? Ty, ja ułożymy sobie razem wierszyk. I teraz pytanie, czy twoje prawa autorskie, ponieważ ułożyłeś dwie zwrotki, to jest, to ty masz większe prawa autorskie, a ja mam mniejsze, bo mój tylko jedna zwrotka i tak dalej, i tak dalej. Czy twoja zwrotka bardziej wartościowa i tak dalej, tak? Dokładnie. To są naprawdę ciężkie, słuchajcie, ciężkie sprawy do... Czyli poczekaj, czyli takiego live'a, jakbyśmy chcieli określić prawem autorskim, to w większości czasu jesteśmy pół na pół. Ale czasami zdarza się tak, że ty jesteś na większym ekranie, a jestem na takim malutkim okienku, bo z boku jeszcze są widoczne komentarze. Mhm. I wtedy mogłabyś powiedzieć, ok, ale ja tam zajmowałam trochę więcej miejsca w tym live'ie. Nie wiem, czekaj, zaraz zajmę więcej miejsca. Będę miała większą głowę. Nie, ale serio? Aż... Nie, to tak nie działa matematycznie. To często się tego nie da tak podzielić. No naprawdę, niestety, to są bardzo ciężkie tematy, dlatego jeżeli na przykład pracujesz w jakimś zespole ludzi, którzy pracują nad daną kampanią marketingową, to twoim zadaniem, powiedzmy jako pracodawcy, powinno być to zabezpieczenie już od tych ludzi. W momencie podpisywania z nimi, czy to umowę o współpracę, zlecenie, dzieło, cokolwiek. Że wszystko, co robią w związku z tym, jest jakimś tam danym utworem, tak? I oni je przenoszą na ciebie. Mhm, jasne. Tak? Na ciebie, na twoją firmę, bo ty to potem będziesz świadczył klientowi. Mhm. Więc jak to dla klienta na przykład jakaś mega kampania jest po prostu strzałem w dziesiątkę i zarabia na tym miliony złotych, to żeby potem nie przyszedł jakiś tam jeden z dzisiaj i nie powiedział: ale ja ten znaczek tam dolepiłem, to jest moje, to wy już tam nie możecie. Okay. Więc jakby, żeby nie było problemów z takimi konfliktami, to naprawdę trzeba to, zanim człowiek zacznie w tą kreatywną pracę się tam wdrażać i robić burzę mózgów i tak dalej, powinien o tym pomyśleć, jak ten zespół będzie działał, co kto ma do zrobienia, być może, nie wiem, grafik to ma tylko logo, ktoś ma tylko tekst, ktoś tam, nie wiem, piosenkę, więc to jesteś w stanie jakoś w jakiś sposób jakby oddzielić, ale potem cała na przykład, nie wiem, reklama, nie wiem, teledysk czy jakiś tam spot reklamowy, no to w końcu też ktoś jeszcze połączył, tak? Więc ten tam realizator, jak to tam się nazywa, ten co łączy te wszystkie elementy, już zapomniałam, a w każdym razie ta osoba też, ta jej praca polegająca na połączeniu odpowiednich elementów, włączeniu muzyki w odpowiednim momencie w danym klipie i montażysta, tak? I zmontowanie tego wszystkiego, no on też jakiś utwór wykonuje i też jego praca jest też chroniona prawem autorskim, więc dlatego ja mówię, to nie jest, mówię, możemy siedzieć dzisiaj do rana, ja nawet o samym utworze mogę gadać i gadać i gadać i gadać. Więc ja myślę, że zrobimy z tego jakąś konkretną, długą audycję, a propos najpierw może zaprosimy parę osób do zadawania pytań i się może jakoś lepiej do tego przygotujemy, może jakiś webinar, nie wiem, pomyślimy. Myślę, Maria, że to jest temat otwarty, bo pytań już jest bardzo dużo. Tak? Tak. Przepraszam, bo ja nie mam podglądu. Ja je zacznę czytać. Adi Kobiela, ale wcześniej rozpowszechnione. Adi to pisał w momencie, kiedy ja mówiłem o tym, że już nagranie, że jeżeli byś się nagrała teraz na live i powiedziała mi, że udostępniasz mi prawo, on to w tym momencie pisał, więc nie wiem, jak to dalej skomentować. Adi, jak coś to dodaj, pytanie jeszcze. Marek się do mnie śmieje, bo kiedyś wracaliśmy razem z zajęć i a propos Marka, firmy Stół plus Krzesła, gdzieś tam padło hasło: z nami posiedzisz dłużej. I taką kampanię proponowałem Markowi, żeby zrobił: z nami posiedzisz dłużej. No i Marek mówi: coś czuję, że niedługo dostanę fakturę. Tak, Marku, Maria za chwilę przygotuje ale, wszystkie. No ale to też, to już jest jakaś tam forma, tak? Tym bardziej, jeżeli na przykład. Bo teraz tak, czy często ludzie do nas trafiają z takimi pytaniami.
czy pomysł to jest już utwór? Czy my go możemy, ten pomysł, już jakoś prawnie chronić, nie? No właśnie, no można teraz... pomysł prawnie chronić? Jaka jest odpowiedź? To zależy. To zależy. To zależy, w jakim kształcie on został utrwalony. Bo to, co jest ważne, to jest to utrwalenie. To może być utrwalenie na kawałku papieru, to może być utrwalenie w formie wideo. Utwór. Ja mówię o utworze, nie o zgodzie. Czyli co, teraz jak będę komuś wymyślał pomysł, to muszę szybko to nagrać i mu wysłać. Powiedzieć, ej, stary masz. Tak. Na przykład jak tam koledzy wymyśliłeś to hasło reklamowe, to w sumie nawet tak dla bezpieczeństwa wysłać maila, ej, wiesz co, pamiętasz, ja ułożyłem takie hasło, bla, 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 nie? A jak będzie cwany, to mówię, nie pamiętam. No ale to wtedy rozumiem, że jechaliście tam z kilkoma osobami, więc myślę, że te świadkowie by się znaleźli, tak? Natomiast, no mówię, to jest niezwykle ważne, żeby, bo teraz tak, pomysł zależy do czego, tak, bo ja sam w sobie, on nie jest chroniony, to nie jest utwór, jeszcze jakaś tam idea, w sensie tak, jakieś tam luźne myśli i tak dalej, no one muszą mieć jakiś kształt, to musi być coś, co się od czegoś odróżnia. I musi zostać w jakiejkolwiek formie utrwalone, więc to jest bardzo ważne. Bo nie możesz na przykład, no teraz wyobraź sobie, ile myśmy, Bartosz, rozmów odbyli, różnych, na Facebooku, gdzieś tam na jakieś integracje, Skype'ach, nie Skype'ach i tak dalej, nie? No ja teraz ci mogę powiedzieć, wiesz co, ja widziałam, że ty tam wykorzystałeś coś, a ja ci to kiedyś mówiłam. Tak? No to by chyba było nie fair, nie? Ja się muszę przyznać oficjalnie, Maria, że ja się wiele od ciebie nauczyłem, także wiesz, teraz możesz tam faktury pomału wysyłać. Poczekaj sekundkę. Przepraszam bardzo, ale proszę Państwa, musimy zrobić małą przerwę. Musimy faktury wysłać. Musimy fakturę. W euro? No, żeby być, wiesz, funtach nawet. Okej. W walucie San Escobar, tak? W walucie San Escobar, tak, bo... Słuchajcie, no jest to naprawdę... Nie jest to proste, żeby to nawet jakoś tak w jednym, nie wiem, akapicie to wszystko zmieścić, co ja bym chciała wam powiedzieć. Najlepiej się na takie rzeczy tłumaczy na przykładach. Więc ja na przykład mam dla was takie pytanie. Nie wiem, czy czytaliście tam mój opis na Facebooku zapowiadający tego naszego live'a, ale ja tam... Nie wszyscy mają cię w znajomych, więc ja nie, wiesz... To w razie tego to tam proszę klikać. To jasne, jasne. Ja przerzucę, w komentarzu, dobra? Gdzieś to podrzucę. Okej. Czy na przykład mruczenie kota to jest utwór, czy nie? Albo czy mruczenie kota jest chronione przez prawa autorskie? To jest ciekawostka, słuchajcie. Sprawa wynikła przez przypadek, bo gościu, który miał kota, nagrał jego mruczenie i zrobił z tego utwór godzinny. I wrzucił na YouTube'a. No bo ludzie lubią różne rzeczy słuchać. Na YouTube są różne utwory. I może ktoś ma po prostu ochotę na posłuchanie mruczenie kota. I trochę się zdziwił, bo ci, co korzystają z YouTube'a, wrzucają tam filmy, wiedzą, że jest coś takiego jak Content ID, który to sprawdza, czy nie zostały naruszone prawa autorskie. I na pewno ktoś, kto z was na przykład, nie wiem, robił jakiegoś live'a na Facebooku, z jakiegoś koncertu, czy gdzieś był, gdzie w tle grała muzyka, to często tego live'a nie można zapisać. On będzie emitowany przez Facebooka na żywo, ale w momencie, kiedy tam się będzie mieli, jak będziecie chcieli kliknąć zapisaj, zapisz, to wyrzuci wam, że, no, że są gdzieś tam w tle słyszalne jakieś elementy muzyczne, utwory, które no niestety jak wy to zamieścicie, to będziecie naruszać prawa autorskie. Więc tak samo się zadziało z kotem i się okazało, słuchajcie, że YouTube wyrzucił, że tak powiem, taki komunikat do tego człowieka, że no niestety tenże utwór muzyczny narusza prawa, własność intelektualną wytwórni bodajże EMI chyba, czy Warner, jakoś tak, nie? Także. Okay. A inna, słuchajcie, ciekawostka też a propos utworu.
kto z was Cage'a słuchał albo się, że tak powiem, troszkę interesuje jego muzyką, to wie, że on nagrał taki bardzo ciekawy utwór w dawnych latach na Woodstocku, który się nazywa 4:33. I wiecie, co tam jest nagrane? Cisza. Jest nagrana cisza. I teraz pytanie, czy cisza jest utworem? Może być, czy nie może być? To jest dobre pytanie, ja myślę, że może. I teraz tak, to zależy. To zależy, słuchajcie, zależy. Muszę się nauczyć odpowiadać, to zależy. To zależy, być może w jakimś innym ustawodawstwie niż polskim, może jest. W każdym razie, jak to żeśmy kiedyś analizowali na gruncie naszych przepisów, cisza nie jest utworem. Cisza nie jest utworem, więc ją można sobie tam powielać i wykorzystywać i czerpać z tego zyski. Natomiast się okazało, że tam potem jakiś inny muzyk chciał, myślę, że to bardziej chodziło o ideę wykorzystania ciszy, bo ten cały trik Cage'a polegał na tym, że on na Woodstocku po prostu wyszedł, zasiadł do pianina i ciągle tylko otwierał i zamykał tą pokrywę od klawiszy, wydając jakieś tam różne dźwięki. Jego jakby tym jego przesłaniem artystycznym było to, żeby pokazać, żeby ludzie się wsłuchali w dźwięki towarzyszące muzykowi przed koncertem czy w trakcie przygotowywania się do wykonania jakiegoś utworu. I to trwało 4 minuty 33 minuty. I te dźwięki były już? 33 sekundy, przepraszam, 4 minuty 33 sekundy. No i ludzie tam oczywiście oszaleli, ale nie z radości, tylko ze wściekłości, tam go chcieli pogonić i tak dalej. Ale potem właśnie pewien muzyk chciał również wykorzystać tą ideę, tylko już w krótszym utworze, chyba dwuminutowym, i zapłacił Cage'owi bodajże jakąś sześciocyfrową kwotę w dolarach za to, żeby przeniósł na niego prawa do tej ciszy. Oczywiście tam też się różni prawnicy wypowiadali, również z UK-a i z USA, że u nich też generalnie ta cisza no nie jest też utworem, tak? Więc słuchajcie, no różne dziwaczne rzeczy przy utworach i przy prawie autorskim wychodzą, więc naprawdę nie dziwcie się, jak to niektórzy mówią, że to zależy. Okej, to kolejne pytanie. No. W momencie, kiedy mówiliśmy o tym, że pytanie musi zostać zapisane na papierze, Dawid Dudek, no, który dzisiaj jest, widzę tutaj, czołowym pytającym. Boże, pytanie Dawid, zupełnie... Ja ci na wszystkie pytania odpowiem, tylko nie mam podglądu. Pytanie zupełnie poważne, chociaż nie brzmi. A musi być na papierze, bo co jak na przykład na pergaminie bym chciał? Pergamin, skóra zwierzęca, parzysto-kopytnego. Może być. Może być na pergaminie, dobra. Chodzi o formę pisemną, dobra, a nie papierną. Dawid ma do tego, dodam do mojego pytania, no, że pergamin wygląda jak papier. Jak komuś podsunę, to może uznać, że prawo mówi, że na papierze, a nie na skórze zwierzęcia. Nie. Forma pisemna. Forma pisemna, nieważne na czym. Forma pisemna. Nieważne na czym. Czyli na chusteczce higienicznej, jak w barze chcę z kimś podpisać umowę, to mogę. Wiesz co, ja mam... Tak. Umowa spisana na chusteczce higienicznej czy na serwetce też obowiązuje. To jest forma pisemna. Ja. Dobra, Ewa gdzieś tam... Wiesz co, tak sobie pomyślałam, że na przykład jakbym sobie wytatuowała coś takiego. No, umowę. Też bym... No, Ewa dodała, że pewnie to komentarz padł w momencie, kiedy mówiliśmy o tym, że to zależy od czego, tak, w jakim zakresie będzie dzieło wykorzystywane, i właśnie Ewa dodała, w jakim zakresie. Adi pisze, że to jest chyba aż kwestia dowodowa, zgoda nie może chyba być domniemana i dorozumiana. Dorozumiana, tak. Bardzo dobrze pisze, tak. Pisze dobrze, bo jest na odpowiednim miejscu, także myślę, że wie, co pisze. A jak jest na filmiku wprost w postaci oświadczenia woli, to kompletnie nieważne. Pyta, sorry, bo nie zadałem pytania. A jak jest w formie filmiku, to kompletnie nieważne? To nie jest forma pisemna. Okay. To nie jest forma pisemna. Czyli Adi, to nie jest forma pisemna. Nie wiem, może coś wiesz na ten temat, to jakbyś podrzucił, to też będzie ciekawie. Bartłomiej Gosiorowski. Nie ma ludzi winnych i niewinnych. Zależy wszystko od tego, czy masz dobrego prawnika, czy kiepskiego, czy współpracujesz z Marią, czy nie. Słuchajcie, no
często, co ja mogę powiedzieć, no z praktyki, z doświadczenia, że tak powiem, prawda jest gdzie jest, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. No właśnie, sąd sądem, sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Okej, jedziemy dalej. Dawid wyśmiewa montażystę, tak, to ja też bardzo, bardzo lubię to słowo montażysta i jest naprawdę fajne, tak, mówi makerze. Pozdrawiamy zresztą naszego montażysta. Przepraszam, ale ja nie wyrażam precyzyjnie. Spoko, ja lubię to słowo i bardzo często go używam. Uważam, że jest montażysta po prostu brzmi elegancko. Elegancko prześmiewczo, ale nie, spoko, z całym szacunkiem dla ludzi, ale tak którego... właśnie mi się przypomniało, jakiś czas temu przyszła do nas klientka z problemem właśnie dotyczącym praw autorskich, a propos właśnie kradzieży, to co żeś wspomniał. Przyszła do nas i powiedziała, że jest autorem i pomysłodawcą pewnego cyklu przedstawień teatralnych. Mhm. I miała kiedyś wspólniczkę. I siedziały ponoć nad tym razem, aczkolwiek oczywiście nasza klientka mówiła, siedziała więcej, to, tak? Znaczy, że pomysł był jej i że ona ma notatki ze spotkania. Ona siedziała więcej, bo siedziała na marka krzesłach i siedziała dłużej, dlatego. Nie, to tak jakbyśmy słuchaj, to nie tak, że jak Dawid Dudek ma 2 metry, to ma więcej racji niż ja, która ma 1,60 m, okej? Okay? To tak nie działa. W każdym razie właśnie była taka sytuacja, że ona twierdziła, że znaczy miała faktycznie notatki ze spotkania, cały rozrysowany, przygotowany plan, z którym to planem poszła właśnie do wspólniczki i omawiały jakby te przedstawienia miały wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Po czym po jakimś czasie się rozstały. Tamta druga rozpoczęła właśnie sezon na te przedstawienia, kradnąc niejako pomysł właśnie tej naszej klientki. No i właśnie pytanie, a jeszcze na dodatek, one zaczęły robić to równolegle. W związku z tym było pytanie, która ma prawo do tego, żeby ten pomysł pomysł czy koncepcję, bo to już była koncepcja. Koncepcja to jest troszkę więcej niż pomysł, tym bardziej, że właśnie on był zapisany na kartce papieru z konkretnymi punktami. To nie były jakieś tam luźne myśli, notateczki, 2 słowa na krzyż napisane, tylko to już była naprawdę koncepcja z jakimś tam pomysłem na scenariusz i tak dalej, i tak dalej. Także tam z kolei właśnie czasami ludzie broniąc się przed, jak to mówią, mały pies dużo szczeka, ale nie gryzie, to ludzie często właśnie wytaczają postępowania sądowe przeciwko drugiej stronie, wiedząc doskonale, że nie mają racji, ale właśnie tylko po to, żeby jakby spróbować się oczyścić, że tak powiem, żeby sąd przyklepał, że to jest jednak ich pomysł, no bo się okazało, że przedstawienie takie i to drugie nagle zyskało taką wielką popularność i mnóstwo pieniędzy obie panie zarobiły, więc zaczęła się walka. Także jasne. Mówię. Od początku po Bożemu z kartką podpisywać papieru. Z chusteczką higieniczną, z kartką papieru, skórą zwierzęcia, cokolwiek podpisujemy. A na ścianie też, w formie pisemnej na przykład, powiedziałeś tatuaż. Ja się tak zastanowiłam teraz, czy tatuaż to byłaby forma pisemna. Musiałabym się zastanowić, wiesz. Na ścianie, no jak to by było trwale, no bo teraz pytanie, jak na ścianie, na przykład mam tutaj na ścianie tablicę, ale ona jest sucho ścieralna. To czy jak ja to zapisałam raz, a potem starłam, to jest forma pisemna? A jak zrobiłem tego zdjęcie? Poświadczone notarialnie? Zdjęcie poświadczone notarialnie. No, notariusza, biorę ze sobą notariusza, robimy zdjęcie, notariusz poświadcza i mamy. A. Okej, okay, no chyba, że tak. Oczywiście notarialnym aparatem i tak dalej, wiesz. Notarialny. Nie, no, notariusz ewentualnie sporządzi ci protokół. Że takie był w obecności tego zdjęcia, tak? Przed zmazaniem. Że w tym dniu o tej i o tej godzinie on zaprotokołował, że takie zdarzenie miało miejsce. Jest jeszcze ID telefonu, tak? Czy ID aparatu i tak dalej, i tak dalej.
Ja. Już, a z aparatem to koniecznie niekoniecznie trzeba aż tak. Natomiast notariusze są, słuchajcie, bardzo przydatni. No dobrze, słuchaj, to jeszcze ja to już ci powiem ze swojego podwórka sprzed paru lat. Goście wykorzystali nasze zdjęcia na stronie internetowej. Myśmy szybciutko mu, oczywiście źle to było rozegrane, bo pismo od prawnika poszło do niego, że mają to usunąć i tak dalej. Oni tęczę na to nałożyli i zostawili to jeszcze. A gdybyśmy poszli do notariusza i zrobili screeny u notariusza i notariusz by sporządził protokół z tych screenów i dopiero poszli do nich, to co, mamy większą szansę na wygraną? Tak, większą szansę. To właśnie to, co chciałam powiedzieć, że notariusze w tym przypadku, notariusze w dobie internetu są bardzo przydatne. Czyli idziemy, jeżeli coś mamy na internecie, tak, to idziemy do notariusza z komputerem, mówimy, hej, zobacz, to jest moje, proszę sporządzić notatkę ze screenów, tak? Tak, protokół. Protokół, okej. Okay. Mhm. Dobrze. Mhm. Tak, okay. I to wtedy ten dokument notarialny poświadcza, że to miało miejsce. Tak? Mm-hmm. To jeszcze, żeby to dobrze było zrozumiane przez tych, którzy nas słuchają, to nie oznacza, że taka notatka notarialna wskazuje, kto jest winny, a kto nie. Albo kto naruszył, a kto nie. Mm-hmm. To jest tylko jakby dokument potwierdzający dany stan faktyczny. Tak, okay. W dniu 14 o godzinie, tam, którą mamy teraz, 21:24, Marysia i Bartosz prowadzą live'a, tak? I na przykład wyglądają tak czy siak. Marysia wygląda jak zwykle wspaniale, a Bartosz jak zwykle, to powiedzcie sobie sami. Kolejne pytania, Marysiu, bo nam się czas pomału kończy. Tak. Jest fajne pytanie od Krzysia Chmury. Krzysiu, pozdrawiam cię. Ja też cię pozdrawiam, Krzysiu. Nie znam cię chyba, ale... A, chyba znasz Krzysia. W każdym razie Krzysiu ma ostatnio swój wywiad w telewizji live as Biro. Okej, dość ciekawy. Krzysiu pyta, zdjęcie goście restauracji można publikować, na przykład na fejsie? Czy zdjęcie gości w restauracji, tak? Tak. Albo drukować. Wiesz co, w Poznaniu jest taka restauracja meksykana i oni często robią ci zdjęcia, jak tam wychodzisz i tak dalej, i później drukują je i przywieszają na ścianę. Z napisem poszukiwany i tak dalej, poszukiwane, jakieś tam zdjęcie. Właśnie, i tam jest nawet bardzo często dodane, na przykład kapelusz kowbojski, czyli to zdjęcie jest troszeczkę przerobione. To jest raz, ale dwa, kluby na przykład, to jest bardzo popularne, tak? Wejdziesz na Facebooka czy na Instagrama klubu, tam są właśnie zdjęcia z dyskoteki robione, czyli i to jest w ogóle, widzisz, to może być problematyczne. Wyobraź sobie, że żona z dziećmi została w domu, a Bartosz Langa idzie na dyskotekę, bawi się z Marią Kowry i z Marysią Kowry, nam się, wiesz, przytulamy i ktoś nam robi zdjęcie, wrzuca na Face'a, widzi to twój mąż i moja żona. I co wtedy? Mamy przekichane. Ja nie, bo nie mam żony. To ja mam przekichane. Wtedy masz przekichane. Ale nie, ale i powiem, i teraz tak, nikt nie pozwoli, wiesz, nikt mnie nie spytał o to, czy on może udostępnić moje zdjęcie, zrobił moje zdjęcie z dyskoteki, tak, wrzucił na Facebooka i teraz ja mam z tego tytułu problemy. No, czy wiesz, tu są dwie rzeczy. Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, to jeżeli ktoś nie ma twojej zgody, że może wykorzystać swój wizerunek, no bo twój wizerunek posłużył tak naprawdę do tego, że klub się w jakiś sposób reklamuje, tak? Twoja twarz reklamuje dany klub. Mhm. Więc czy ktoś cię pytał o zdanie, czy może zamieścić twoje zdjęcie? Może mnie pytał, ale po pijaku, wiesz, wybeblałem, tak, zrobi tam i wiesz. Ale jeśli nie zostało zapisane? No właśnie, po pierwsze nie zostało zapisane. Druga rzecz to, że to było po pijaku, to też można w jakiś sposób wykorzystać. I nawet jeżeli podpisałeś taką zgodę po pijaku, to możesz się, że tak powiem, cofnąć skutki swojego oświadczenia, bo robiłeś je pod wpływem nie do końca byłeś świadomy tego, co robisz, tak? Bo byłeś pod wpływem alkoholu. Czyli w razie, gdyby mi kiedyś przyszło iść na ślubny do ślubnego kobierca, to warto walnąć sobie 50 wcześniej. I wziąć notariusza, zrobić z tego protokół, tak? W razie W, to słuchaj, sorry. Tak, ale... Nie cwań, mój drogi. Nie cwań. Dobrze kombinuję. Myślę, że by cię tam sprawdzili wcześniej. Dałoby się, że tak powiem. Aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje. Czyli ksiądz, w ogóle ksiądz w kościele, zanim w ogóle powiedzą sobie tak, to a teraz proszę dmuchnąć w alkomat, nie? Tak,
Tak. Ale słuchajcie, tak wracając do tych zdjęć, to jest w ogóle bezprawne użycie czyjegoś wizerunku, czyli naruszenie nie wolno. Dóbr osobistych, bo na przykład ja bym miała z tego problemy, z tego tytułu duże problemy, już pomijając mojego kochanego męża, który nie byłby zadowolony. Pozdrawiamy. Takiego zrobił. Nie ma fejsa, więc jest szczęśliwy. To jest człowiek bez fejsa. W każdym razie ja jako radca prawny, przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, pewnych rzeczy robić nie mogę. Mhm. Robić nie mogę, zabrania mi tego kodeks etyki i muszę się tego trzymać. I bez względu na to, czy jestem w pracy, czy po pracy, nie mogę pewnych rzeczy robić. Marysia nie chodzi na dyskoteki wieczorami po 20, już nie wychodzi z domu i tak dalej, także wiecie. Nie? Cicho, tego nie powiedziałam, radca ale jakbym była... Hashtag radca prawny po prostu, polski radca prawny. Jakbym chodziła półnaga, pijana po mieście, no to miałabym z tego tytułu duże problemy i nie daj Boże właśnie jakiś klub uchwyciłby to moją postać takim, że stanie i gdzieś tam zamieścił. I ja bym z tego tytułu miała na przykład jeszcze jakieś dodatkowe szkody, tak? Więc mogłabym ewentualnie spróbować, że tak powiem, pozwać taki klub, po pierwsze o bezpodstawne wykorzystanie bez mojej zgody mojego zdjęcia i jeszcze narażając mnie, bo przecież widzieli, że tam byłam pijana i półnaga, więc wiedzieli, może nie wiedzieli, że jestem radcą prawnym, ale... Jasne. Mogli się domyśleć, że takie zdjęcia mogą naruszyć moje dobra osobiste. Dobra, więc... czyli co proponujemy Krzysztofowi, żeby to zastosował? Każdego gościa znaczy, jeżeli Krzysztof jest, że tak powiem, od strony restauracji czy klubu i robi takie zdjęcia i chce wykorzystywać, to najlepiej by było, żeby mieć na przykład Polaroida, wydrukować od razu to zdjęcie i poprosić, żeby ta dana osoba się podpisała, że ona albo z tyłu na przykład na zdjęciu wyrażam zgodę na to, że tak i tak dalej, i tak dalej. Nie wierzę. Czyli co, jak mamy fanpage'a firmowego, mamy fanpage'a z eventów, mamy fanpage'a z czegokolwiek innego, to musimy mieć zgodę na wykorzystywanie wizerunku? Czyli najlepiej mieć po prostu to gdzieś w regulaminie, że jeżeli osoba wstępuje na... Nie może być to dorozumiane. Pamiętaj. Ale osobnym punktem może być tak, że jeżeli podpisuję regulamin, powiedzmy, że wchodzę na pole paintballowe, że biorę udział w Runmagedonie albo w czymkolwiek innym i podpisuję regulamin, że wchodzę na własną zgodę, ale też jest punkt o tym, że wyrażam, czy to musi być osobne oświadczenie. Osobne. Na osobnej stronie? Tak, osobnej skórze, tak? Czterokopytnego i tak dalej? No, na osobnej kartce papieru oświadczenie, bo to nie musi być umowa. Nie? To, że ja na przykład będę gdzieś na takim polu, gdzieś tam właśnie uchwycicie moje zdjęcie, ja zanim tam wejdę, powinnam podpisać, że wyrażam zgodę na to, że będziecie mi wykonywać zdjęcia i że te zdjęcia będą wykorzystane na waszym fanpage'u, czyli gdzie, rozumiesz, wpisujesz od razu, co mi będziesz robił, i co potem z tym będziesz dalej robił? Jak to sobie zapiszesz i ktoś się potem podpisze, no to nie ma problemu. A jak jest to, a jeszcze pamiętaj, bo co innego jest, jak ty jesteś przedsiębiorcą i ja jestem przedsiębiorcą, tak? Bo każdy z nas ma swoje firmy. Inne regulacje obowiązują, kiedy załatwiamy sprawy pomiędzy sobą, a co innego, jak na przykład ty jesteś organizatorem takiego paintballu, czy tam właścicielem nieruchomości, na której się to dzieje i nie wiem, masz właśnie taki biznes polegający na tym, że organizujesz paintballe i przyjmujesz tak naprawdę w większości prawdopodobnie konsumentów. A tam to już jest w ogóle kolejny temat na nockę do pogadania o tym, jak się postępuje z konsumentami i czego robić nie można, a co trzeba z nimi robić. Więc w przypadku konsumentów to już w ogóle jakakolwiek dorozumiana zgoda na cokolwiek w regulaminie, człowieku, nie żyjesz. Ja ci to mówię. Nie chciałbym się spotkać z tobą po drugiej stronie w sądzie. Tak już mówiąc. Wychodzi ta tygrysica wspomniana na samym początku po prostu. Nie, uśmieszek, piękne oczka i w ogóle, a na koniec... No nie, słuchaj, no... Jak ktoś krzywdzi naszych klientów, no to ma przechrapane, tak, no co się mogę powiedzieć. Tak, szczególnie. Pozdrawiam koleżankę mecenas Olgę, która zawsze za klientami. Okej, dobra. Olek pyta, czy w sensie Messengera na czacie, czy to forma pisemna? Czy forma przesłana sobie drogą elektroniczną, czy to też forma pisemna?
To jest forma elektroniczna. Aha, to jest forma elektroniczna, nie jest pisemna. Okej, okay. Dobra, Olku, jasne. Krzysiu, czy Marysia odpowiedziała, na twoje pytanie? Krzysiu w komentarzach tutaj dodaje, że on chętnie cię pozna. Także Krzysiu na kolejny ma zbiro, jak Marysia będzie na integracji, to was przedstawi. Jeżeli nie będzie, super. Po prostu podejdź sam, przedstaw się Marysiu. Hej, to jak Krzysiu, pytałem o Facebooka, dziękuję bardzo i tak dalej. Wiesz, kwiaty, upominki, wiadomo. Bartek Gąsiorowski. Ale klub może mieć regulamin, a osoba, która kupuje bilet, zgadza się na to, co będzie działo się w klubie. A druga sprawa to jest coś takiego, jak robienie zdjęć ludzi w tłumie, że można robić. Tak, w tłumie tak, ale jak jesteś sam, nie wiem, trojgiem osób, to jest tłum, nie. Co innego jest, a 10? Na ulicę? Już może, o ile to nie będzie pozowane takie zdjęcie. Aha, czyli jeżeli pozują, to znaczy, że muszę mieć pozwolenie. No wiesz, co innego jest tłum, gdzie masz, nie wiem, na przykład wyobraź sobie z koncertu. Przyjeżdżasz. Okej, okay, jasne, jasne, dobra. A druga sprawa, jeżeli siedzą na loży w dyskotece albo ktoś stoi przy dyskotece, ja mu robię zdjęcie, zanim jest tłum, a wiesz, osoba ma robione zdjęcie. Znaczy słuchaj, to jest też tak, że trzeba mieć pewną dozę takiego wyczucia, nie? Jak widzisz, że na twoim zdjęciu jest konkretna osoba i jej twarz widać, i nie jest to zdjęcie robione jakby przypadkiem, że ona przechodzi, tam kawałek twarzy i tak dalej, tylko na przykład, nie wiem, właśnie jakieś gwieździe robisz, nie? Te wszystkie paparazzi i tak dalej. No to nie jest przez przypadek. Więc trzeba mieć wyczucie, czy dane osoby są w tłumie, czy nie. Czy to można w ogóle nazwać tłumem, czy ten tłum to jest tłem na przykład do mojego zdjęcia. A jeżeli tłum jest tłem do zdjęcia? Wiesz co, to wtedy myślę, że można, tak? Natomiast pytanie, co jeżeli przyjdzie do ciebie ta osoba i powie, słuchaj Bartek, tam jest zdjęcie na twoim fanpage'u, ja tam jestem z tyłu i nie widać, a ja bym nie chciał, żeby mnie było widać, nie? No to ty generalnie, okej, jesteś wykonawcą zdjęcia, autorem zdjęcia, więc też masz swoje prawa autorskie, no ale możesz, że tak powiem, żeby się nie narażać na naruszenie czyichś dóbr, po prostu, nie wiem, zakleić mu buźkę tam jakimś słoneczkiem czy czymś tam, albo go wymazać, albo zrobić, nie wiem, niewyraźne zdjęcie. Szum. Tak, jakiś właśnie szum i tak dalej. Okay. Więc są na to sposoby. Oczywiście najłatwiej, najlepiej jest po prostu od tych ludzi brać zgodę, ale regulamin czy kupienie biletu to nie jest dorozumiana zgoda na wykorzystywanie czyjegoś wizerunku. To trzeba o tym pamiętać. Okej. Okay. Bo jakby to, że wiecie, też mamy takie swoje prawnicze powiedzenie, że papier przyjmie wszystko. Jak to nas klient przyjdzie i powie, żeby mu napisać, bo on tak sobie życzy, no to ja mu napiszę, tylko ja go poinformuję, proszę pana, ale to w ogóle to nie będzie działało. Ale spoko, to tylko taki straszak, nie? Ale człowiek musi mieć świadomość, że papier przyjmie wszystko, ale nie wszystko jest zgodne z prawem. Więc w momencie jakiejś sytuacji kryzysowej, problematycznej trzeba wiedzieć, że co z tego, że jest napisane, jak to po prostu jest bezskuteczne, bo prawo mówi inaczej. A adwokatów też dotyczy jakaś taka etyczna lista, co w przypadku, kiedy adwokat robi na przykład jakieś oszustwa. Na przykład podpisuje umowę, którą sam sporządzi, tak, żeby później wykorzystać drugą osobę. No tak, słuchajcie, w ogóle kodeks adwokaci i radcowie prawni, ich obowiązuje kodeks etyki. No one są bardzo zbliżone, więc tego samego nam nie wolno i tego i mniej więcej to samo nam wolno. I to jeżeli czujesz, że adwokat popełnia, że tak powiem, nieetyczny czyn, no to masz prawo na przykład zgłosić ten fakt do izby adwokackiej i po prostu się zwyczajnie poskarżyć. Ten człowiek prawdopodobnie będzie miał postępowanie na pewno wyjaśniające, dyscyplinarne, a jak nie, no to po prostu postępowanie i też mamy za różne przewinienia kary. Więc okay. Takie nie, znaczy trochę się tych ludzi, że tak powiem, bywa również w palestrze i adwokackiej, i radcowskiej. Więc zdaję sobie z tego sprawę, że takie osoby również istnieją. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, bo jest różnica między prawnikiem, a adwokatem czy radcą prawnym, bo my musieliśmy zdawać egzamin, odbyć aplikację, odbyć też ślubowanie, więc od tamtego momentu ślubowania nas obowiązuje
kodeks etyki. Obowiązuje was regulamin. Powiedzmy prawników, tak zwanych doradców prawnych, jakichś tam bez tytułu adwokata czy radcy prawnego, no to też jest dla was jakiś znak. Jak idziecie do jakiejś kancelarii prawnej, a często ludzie też to wykorzystują, piszą kancelaria jakaś tam, kancelaria doradcza, kancelaria prawnicza, a tak naprawdę tam za tą kancelarią nie stoi żadna osoba z uprawnieniami, no to też wam się powinna zapalić jakaś lampka, aczkolwiek ja nie mówię, że ci ludzie na przykład źle świadczą usługi, bo jest mnóstwo prawników bez uprawnień, a są świetnymi specjalistami. To nie wyklucza ich, że tak powiem, nie wiem, z rynku, czy neguje, czy podważa ich doświadczenie, ale trzeba mieć świadomość, że takich ludzi kodeks etyki nie obowiązuje. No i mówię, też jakby taka zasada nieufności w przypadku takich właśnie osób, gdzie wam się wydaje, że też coś jest takiego podejrzanego, jakby właśnie jakieś słowa typu właśnie kancelaria, doradca prawny i tak dalej, no to powinno wzbudzać jakieś wątpliwości, tak jakby uzyskać opinię na rynku, czy ten człowiek to na pewno ma dobre doświadczenie w danych sprawach. Jeśli ma, no to tak, tylko oczywiście mówię, kodeks etyki go wtedy nie obowiązuje, bo się nigdzie nie pójdziesz, nie poskarżysz na jego zachowanie i jemu nic nie grozi się przyczuć. Okej, okay, dobra. Krzysztof Kumula dopytał, ale myślę, że my w tym czasie zdążyliśmy to powiedzieć. Na każdym zdjęciu klienta musi być oświadczenie, czy jakieś zbiorowe oświadczenie? Musi być chyba to jedno oświadczenie, tak? Tak, ja mówię tak bezpieczniej, tak? Szczególnie jeżeli robisz zdjęcie i to jest konkretna osoba, weź po prostu od niej zgodę. Okej. Okay. Zgodę. Dobra. Miej taki formularz. Gotowy. Pisz i tyle. Z drugiej strony jestem na spektaklu i robię zdjęcia oraz wystawiam na Insta. Czy trzeba jakieś specjalne pozwolenie, jeśli nic o zdjęciach nie pisali w regulaminie? Znaczy zazwyczaj w regulaminie teatru czy kina jest generalnie zakaz robienia zdjęć, prawda? Więc to też trzeba mieć świadomość, że jeżeli się łamie taki regulamin, no to jeżeli potem wrzucasz takie zdjęcie na Insta, no to teatr może cię grzecznie poprosić, bo tak zazwyczaj to się robi, że się komuś zwraca się uwagę, że wykorzystałeś, nie powinieneś, proszę usuń. Tak? Mhm. Czy jakieś są filmy na przykład z teatru, no ludzie tego nie lubią. No nie po to płacisz za bilet, żeby potem ktoś sobie mógł, nie wiem, obejrzeć to sobie na Facebooku, bo ktoś live'a zrobił. Nie? Okay. No to jest naruszenie praw autorskich. Natomiast samo zdjęcie, no mówię, no pytanie też, co tam na tym zdjęciu byłoby widać, tak? No jest dużo tych zależy. No właśnie, to zależy. Najlepiej, słuchajcie, żeby być bezpiecznym, no bo o to chodzi, tak? No bo ja wam tu mogę mówić, że jest dużo rzeczy niebezpiecznych, ale żebyście mieli możliwość korzystania z doby internetu, możliwości robienia zdjęć, filmów i tak dalej, to po prostu czemu nie napisać maila chociażby do teatru, słuchajcie, byłem na waszym przedstawieniu, było super, chciałbym zamieścić to zdjęcie w internecie i tak dalej. Nie? Czy nie macie nic przeciwko, to będzie taka dodatkowa reklama. Bo tak ludzie często mówią, że wykorzystują czyjeś zdjęcie, no przecież ci zrobiłem reklamę, takie duże zasięgi miałeś, ale przepraszam, ja nie zamawiałam tej reklamy, tak? Okej. Okay. Także to już wchodzimy w kolejne tematy, także dużo takich. Dobra, słuchajcie, ostatnie pytanie, tak już przeciągnęliśmy godzinkę. Pytanie od Ewy Morawec. A czy jeżeli e-mail będzie dodany w potwierdzeniu ePUAP, to czy przypadkiem nie będzie to już dokument? Jak to w potwierdzeniu ePUAP? Co masz na myśli, Ewa? Ewa, jakbyś mogła dopisać, bo ja też nie do końca... Bo trzeba pamiętać, znaczy słuchajcie, teraz, że tak powiem, nasz ustawodawca zaczyna troszeczkę nadążać za naszym światem elektronicznym i wprowadził w kodeksie cywilnym formę elektroniczną, czyli właśnie podpisane gdzieś tam, bo są takie programy do podpisywania jakimś certyfikatem kwalifikowanym umów i też to działa, tak? I wtedy, jeżeli tam są spełnione przesłanki, no to można to uznać za formę pisemną, ale nie każda forma elektroniczna będzie formą pisemną. To też trzeba o tym pamiętać. Okej, okay, to tutaj Sebastian Sawicki zadał pytanie. Znaki towarowe
czyli ta R-ka w kółeczku. Co ty na to? No. Ale ja to w kontekście czego? Sebastian, dopytaj w kontekście, tak? Bo prosiliśmy też, żeby pytać. Znaki towarowe są super, tylko to strasznie długo trwa, żeby po pierwsze znak zarejestrować. No myślę, że tutaj byśmy musieli zrobić kolejnego live'a o patentach. Tak, to jest... Czyli temat, tak, już mamy kolejne tematy. RODO, patenty, będzie. No już RODO to nie zdążymy dzisiaj. Nie, absolutnie, nawet nie dotykam. Tak naprawdę praw autorskich uważam, że nie zrobiliśmy w jednej czwartej. Przez godzinę się po prostu nie da. Ale ja tylko chciałam jeszcze... No. Tak, poruszyliśmy bardzo ważne tematy, które takie są w sumie bieżące obecnie. No właśnie te zdjęcia, tak? No bo wiesz, a propos, czy możemy wykorzystywać grafikę i tak dalej, to niech się tym już przejmuje agencja. Jeżeli my płacimy agencji marketingowej już kasę, to niech oni, kurde, też się tym przejmują i płacą kasę swoim prawnikom, żeby wszystko mieli załatwione tak, jak należy. Natomiast amen. Myśmy... Tak, amen, dokładnie. Czyli zarabiam ja, zarabiasz ty, amen. Natomiast fajny temat poruszyliśmy a propos tych zdjęć, tak? Bo te zdjęcia bardzo często robimy sami. Tak jak Krzysiu pytał o zdjęcia w restauracji, czy możemy zdjęcia umieszczać gości na profilu na Facebooku, na Instagramie. To są właśnie ciekawe tematy. Więc myślę, że to, co najważniejsze, zostało dzisiaj powiedziane. Czekamy na Sebastiana. Ewa dopytała, dopisała. W ePUAP jest zatwierdzony e-mail. To jest profil zaufany. Wiesz o co? A, ZUSy, USy i tak dalej można robić przez tą platformę ten elektroniczną. No tak, ale tak nie bardzo rozumiem jakby w kontekście czego. Ewa, najwyżej dopytasz mnie na privie, to jasne. Wyjaśnisz mi do końca pytanie, a ja postaram się odpowiedzieć. Dobra, słuchajcie, ja chciałbym, no to akurat tutaj tą osobę muszę przywitać. Dżem, dobry panie prezesie, witamy serdecznie pana Sławka. Marysiu, pan Sławek się kłania nisko, także dżem dobry. Dżem dobry. Nasz pan prezes klubu, możemy to nazwać klubu uczelnia, prezes naszej na uczelni koła naukowego, tak. Także pozdrawiamy serdecznie pana Sławka. Okej, słuchajcie, bardzo dziękuję wam za to, że byliście dzisiaj tak fajnie aktywni, że zawaliliście Marysię pytaniami. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że Marysia odpowiedziała na te wszystkie drażniące was kwestie a propos praw autorskich, przynajmniej tych takich związanych ze zdjęciami, no bo sami zauważyliście, że nie za dużo się da powiedzieć w ciągu godziny czasu. Marysia robiła co mogła, próbowałem ją tutaj podpuszczać na różne sposoby, żeby wiecie, to podpisywanie tych umów i tak dalej, wideo, nagranie tego na wideo. No nie, tutaj pani mecenas nie dała się wciągnąć, odpowiadając za każdym razem, to zależy. To zależy. Tak, także jak będziecie zadawać jej pytania teraz na Facebooku, ej Marysiu, coś tam, jak możesz mi pomóc, to pierwsza odpowiedź będzie, to zależy. To nie? Zależy. Okej. Okay. Mam do was jeszcze prośbę, jak moglibyście powciskać milion serduszek teraz dla Marysi w podziękowanie za to, że podzieliła się z wami wiedzą, dzieliła się z nami wiedzą przez ostatnią godzinę. Jeżeli spodobał wam się ten odcinek, bo będzie go można również później obejrzeć na YouTubie, kiedy już nie będzie live'em, dajcie łapkę w górę i na pewno skomentujcie również na YouTubie, jeżeli już oglądacie go, nie będąc live'em. Przykro mi, że nie będziecie mogli już zadawać pytania bezpośrednio do Marysi, ale również na YouTubie możecie skomentować. Będziemy mogli, to będziemy odpowiadali. Myślę, Marysia, że dzisiejszy live jest jednym z pomysłów do wyjścia do tego, żeby stworzyć jakiś może webinar a propos praw autorskich, ale myślę, że to musimy już dokładnie przegadać. Jak można. Jak będą chętni. No właśnie, myślę. Chcieli słuchać, to zależy. To zależy, tak. To zależy, jak będą chętni i tak dalej, i tak dalej. To nie będzie. To nie będą łatwe ustalenia z panią mecenas, coś czuję. Lecą, Marysia, lecą serduszka, lecą kwiatuszki, lecą buźki. Słuchajcie, dobra, dzięki wam bardzo. Chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować Marysi. Jak macie pytania do Marysi, zapraszam na profil do Facebooka na Maria Kobryń. Możecie ją gdzieś tam dodać sobie, zadać jej pytania. Później dostaniecie fakturę za każdą odpowiedź, bo to zależy. To zależy. Dzięki wam jeszcze raz serdecznie i Maria, piona! Pa! Ja wiem, z drugą, w tą! Tą, z drugą! My to zmienimy później, nie? Po prostu to... Pach, dobra. Dzięki wam bardzo. Cześć Marysiu, trzymaj się. Pa, pa.